scenę z tego filmu, który powiedziałem, przypadek. Scena z odkopywania butelki. Scena jak scena, to bardzo tak, wymowna. To był najmniejszy problem. Największym problemem wtedy to był brak taśmy filmowej. Hmm? Tak, tam się kręciło jeden do jednego. To znaczy było tyle taśmy bez dubli. W związku z tym nie można było sobie pozwolić na tak zwaną skuchę. Co pociągało za sobą konieczność zrobienia, nie wiem, 20-30 prób, zanim reżyser powiedział, proszę bardzo, kręcimy, prawda? Więc to magiczne słowo akcja padało niezwykle rzadko, nie tak jak teraz, że można sobie nagrywać, a później jeszcze montować 50 razy. I wtedy była taka sytuacja, to nie zapomnę, to przezabawna historia, bo przy tym braku i deficycie taśmy, to było wyliczone dosłownie co do metra. Była tam taka scena, że ja kopałem bodajże, wykopywałem butelkę, wołałem Bogusia, Bogusia mnie podchodzi, on mówi, pytał się mnie, co ja tam znalazłem, mówię, a my masz tutaj butelkę, mam tu w środku butelce jakaś tam kartka, coś na tej było napisane, tak. Rok 1957, jesteśmy na czwartym roku studiów, za 20 lat będziemy... Ma się wino? Nie mamy wina, dziadku, nie. Kartkę mamy. Włodek wicepremierem, Staszek ministrem, Karol naczelnym redaktorem, Janek za granicą z dochodem co najmniej 100 tysięcy dolarów rocznie. Wtedy wyjmiemy butelkę w kwietniu 77 roku podpisy. Aż to skurwy syny. Niewiele jest, maj. Szkoda, że nie ma nazwisk. I Krzysiek Kieślowski wymyślił sobie takie przemazanie kadru, polegające na tym, że jeden ze statystów podchodził do nas w momencie, jak ja mu pokazywałem tę butelkę i podchodził do mnie, pytał, miał się zapytać, co to panowie, wino macie? A ja na to odpowiadałem, jakie tam wino tam, dziadku, tam. Butelkę mam po prostu. I tak było, no i to jedna próba, druga, dziesiąta, dwudziesta, wszystko już wypróbowane, klaps, akcja, ja kopię, wyjmuję butelkę, bo później mnie podchodzi, zaczynamy czytać, podchodzi statysta, i mówi tak, co tu panowie, wino macie? A ja mówię, jakie tam wino, dziadku, no, butelkę mamy. Ten się tak zatrzymał, popatrzył się na mnie, na Bogusia, mówi, panowie, ale mnie naprawdę kazali zapytać, czy macie tu wino. Więc nie muszę panu mówić, co się działo. Krzysiek Kieślowski wyleciał z jakimś okrzykiem potwornym, no bo niestety cała scena poszła do kosza i trzeba było kręcić jeszcze raz, ale tak jak mówię, te kłopoty z taśmą, no były bardzo, że tak powiem, takie no, krępujące w trakcie pracy. No, tak to się działo. A ty za co tu robisz? Sokista poszarpał mnie na dworcu. A ty? TKN. Co? Latający uniwersytet. No wiesz, no, pożyczałem mieszkanie na wykłady i za drugim razem sąsiad napisał oświadczenie, że zapłacałem spokój. No i co? Z tą butelką robimy? Zakopiemy z powrotem. Może kiedyś odkopią spod tego orła. Jest jakiś wicepremier Włodzimierz? Czekaj, na drugiej stronie. Odkopałem w 1975 roku co wieczór. Dziękuję. Dziękuję Bogu, że wam się nie udało, Janie. Marek. Witek Długosz. Daj spokój bez nazwisk. Czemu? No ale z perspektywy tych wszystkich lat, no, zakładając, że to 81, no to był później pułkownik ten film. Odleżał sobie. O, to jest dawno, tak. Dawno temu, no właśnie, ale 35 lat od tego filmu, dziś jest 2016, jest taka piosenka, którą pan dziś pewnie zaśpiewa, My Way, Żyłem jak chciałem. Ciekawy jestem, czy będzie mógł pan też tak od siebie powiedzieć, nie tak jak słowa piosenki, że właśnie pan... Ja zawsze żyję jak chcę. Chyba mam, to jest moja zasada życiowa. Ja się nigdy nie kierowałem jakimiś tam koniunkturami. No, po prostu tak mam. W szkole teatralnej chcieli mnie wyrzucić ze szkoły.
bo byłem za asertywny. No. Więc no, na przykład, no, i tak, ja generalnie rzecz biorąc miałem zawsze swoje zdanie. Kto ci to wszystko powiedział? Ojciec. Mój umarł 2 tygodnie temu. Nie widziałem go przedtem. Tylko przez telefon powiedział, że nic nie muszę. I powtórzył przez znajomą lekarkę. A co musiałeś? Chciał, żebym był porządnym człowiekiem. Lekarzem. Nie wiem, co miał na myśli. Mówiła, że nie chciał umierać. Choć długo przed tym wydawało się, że już się z tym pogodził. A to ciekawe, bo to mi się tak ładnie kojarzy i łączy się z kimś przypadkiem. No właśnie, która z dróg i która w tym filmie z dróg i w ogóle z dróg życiowych może da mi pan i na wszystkim jakąś radę? Nie śmiałbym jest, nikomu dawać żadnych rad z tego taka... typu. Nie, to każdy sobie musi sam wybrać drogę i sam. I sam być tym usatysfakcjonowany, a w razie gdyby poniósł klęskę, to żeby sam sobie tę klęskę rozliczał. Ja wam coś powiem jedną rzecz. Moja córka ma 34 lata. I ja w tej chwili, ona może tego nie usłyszy, co powiedziałem. Może nie obejrzy. Może nie obejrzy. Mhm. Ale ja do pewnego momentu tylko mówiłem jej, co ma robić. Później przeszedłem na pozycję, byli tylko doradczą. A teraz to nawet nie śmiem się o cokolwiek zapytać w jej wieku. Czyli uważam, że po prostu przychodzi moment, kiedy nie można nikomu pokazywać jego drogi. Niech sobie sam kombinuje, bo to jest najgorsza rzecz, jak się komuś chce pokazać, jak ma żyć. Niech każdy żyje tak, jak chce. Bo jest co? Mężczyzna prócz własnych sił. Prócz własnych praw, by zawsze móc powiedzieć wprost, a nie wziąć karki, skrywać wzrok, gdy patrzę wstecz. Cieszę się, że żyłem jak chciałem. Jak chcę, no właśnie, ale żyć dalej. A jeszcze jest piosenka, gdy odejdę jutro tam. Owszem, jest taka piosenka, to specyficzna piosenka, ale to jest piosenka, która... Tak, zaśpiewam ją, bo ja ją zawsze śpiewam, bo ją bardzo lubię. Po prostu śpiewam piosenki te, które lubię. No, żyję jak chcę i śpiewam to, co lubię. No dobrze, no to co wtedy i wiem, że kto... No wydarzyło się także w pana życiu niedawno, 3 miesiące temu, tylko w innych rolach. Co jeżeli właśnie, gdy odejdę jutro tam, skąd się już nie wraca nigdy? No wie pan, to nie jest nasz wybór przecież. No nie, to nie mam wpływu. Wie pan co, ja jestem dosyć, że tak powiem, przynajmniej staram się być niepoddającym się człowiekiem generalnie i raczej nigdy nie popadam w jakieś takie straszliwe doły. W związku z tym uważam, że jeżeli są rzeczy, na które człowiek nie ma wpływu, no bo na pewne rzeczy ostateczne wpływu nie mamy, więc walka z tym i rozpamiętywanie tego po prostu nie jest potrzebne i nie ma najmniejszego sensu. I to tylko może nam zaszkodzić.